dowód na to, że 6 pobiegnie tak szybko jak 7 czerwca w Norwegii. 49,52. Robert Bliński w Braunschweigu, w Roszwiku w Niemczech miał 50,64. On jest na torze 4. Na 5 Jakub Smoliński, na 3 Paweł Gwiazdek. To powinna być czołówka, to być może będą medaliści. Oczywiście pierwsza trójka na mecie. Popatrzmy jeszcze na ostatni metry wiraż. To był 6 Patryk Dabek. Jeden zawodnik kończy. W tym roku w tych zawodach widzimy w finale wygrywa.